Myślę, że udało mi się aktywować jakiś mechanizm, ale nie jestem pewna Nie jestem pewna. Cześć, jestem Nila. Wracając, ale nie jestem pewna Nie jestem pewien, do czego służył. Coś musiało się zmienić, to pewne. Rozejrzyjmy się. Okej, kochani, to króciutko, nie? Lecimy z trzecim rozdziałem. Bo jestem zbyt ciekawa, co tu się dzieje. A w ogóle cześć, witam wszystkich. Ja jestem Nessa i tak dalej, i tak dalej. I znów jesteśmy w pociągu. Apollo. Wiedziałem, że to zły pomysł. Powinienem go zatrzymać. Ale gdzieś wewnątrz chciałem, żeby z nami poszedł. Później... Tak, mamy streszczenie. Dlaczego to musiało się tak skończyć? Czy to naprawdę nie możemy zrobić niczego, by pomóc ludziom, którzy tu utknęli? Mamy podążać przed siebie, zostawiając ich za sobą? To okrutne. Czuję się taki winny. Nie, to wina tego pociągu. Musimy znaleźć sposób na ocalenie Diany i Apollo. No zobaczymy, nie? Ja się martwię zwłaszcza o Apollo, bo Diana, pomijając to, że ma dziwne pomysły, to miała się całkiem nieźle. Nie mamy pewności, czy Apollo nie żyje. Nie widzieliśmy ciała. Wiemy, że stracił oko, ale być może przeniesiono go gdzieś i wciąż żyje. W tym wypadku znajdziemy sposób, żeby go ocalić. Nie możemy stracić teraz nadziei. Podoba mi się to podejście. Ale dobra. Chodźmy, Luna. Kolejny budynek nas czeka. Pytanie, kogo spotkamy tym razem. Tu nic nie ma? Swoją drogą... Ciekawe, czy zawsze to jest ten sam przedział. Nie zwróciłam uwagi wcześniej. O! Uroczo. Więc tak wygląda trzeci budynek. Ten nie przeraża mnie aż tak bardzo, wiesz? Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, jak wygląda w środku. Jestem pewien, że znajdziemy tam prawdę. Czuję, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania zagadki, ale wciąż potrzebujemy jeszcze trochę wskazówek. Chodźmy! Podoba mi się to, jak powoli zmienia się Nil, ale z drugiej strony trochę się o niego martwię. I zastanawiam się, czego nam w końcu nie powiedział, bo widocznie nie poruszyli tematu. Tak jak w poprzednich budynkach, jest tutaj wielki zegar. To znaczy, że nasze zegarki powinny się zrestartować. Mówisz, masz. Okej, mamy 3 godziny na znalezienie pociągu. Żaden problem, zrobimy to. Pytanie... a to za chwilę. Możemy pomyśleć nad prawdą, kiedy będziemy próbować stąd wyjść. Dobry plan. Wracając. Zaczynam się zastanawiać, po pierwsze, kogo spotkamy tutaj. A po drugie, zaczynam dochodzić do wniosku, że ofiary nie są przypadkowe. Atmosfera wydaje się dziwna. Chociaż dopiero tutaj weszliśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy w jakimś rodzaju kopalni. Jak nic, ten budynek też jest niebezpieczny, więc lepiej rozglądajmy się ostrożnie. Te jego słowa i zapis... No dobra. Znam to za delikatną wskazówkę. I tak, wciąż robię różne zapisy, bo rozdziały rozdziałami nie czuję. Tak, w normalnym wypadku byłbym podekscytowany, widząc takie wartościowe rzeczy. Ale teraz chcę się tylko stąd wydostać. Nie wespniemy się. Czy nie przejdziemy? Tu mamy? Cóż, tym razem nie musimy szukać torów. Olbrzymia dziura. Nie widzę, co jest na dole. A, widzę, co jest na dole, ale tam nie sięgniemy. Nie podoba mi się, że to tutaj jest. Albo znajdziemy jakąś linę. Dobra. Wagonik. Dużo zapisów. Spójrz, Luna. Tu jest dziura. Tam musi być coś po drugiej stronie. Musimy przyjrzeć się bliżej. Czekaj. Lepiej będzie, jeśli jedno z nas będzie pilnowało wyjścia. To może być kolejna pułapka. Będzie bezpiecznie, jeśli nie pójdziemy razem. Dziura jest bardzo wąska. Myślę, że będziesz w stanie się przecisnąć. Ale mogę zająć twoje miejsce, jeśli wolisz. Nie przejmuj się. Idziesz? Więc ja tu poczekam. Jeśli coś zablokuje przejście, znajdę sposób, żeby ci pomóc. No dobra. Ominimy. Weź Nina. Tak. Już coś poszło nie tak? Wygląda jak list pożegnalny, ale papier jest zbyt przemoczony i ciężko cokolwiek odczytać. Przemoczony, przestarzały troszeczkę. Bolisz nie myśleć o tym, co się tutaj działo. Może i lepiej. Co za dźwięki? Uszlak. O! Nikt nie skrzywdzi Luny. Nie chcę widzieć kogoś, kto... Już nigdy więcej nie dopuszczę do tego, żeby ktoś został ranny na moich oczach. Znajdę sposób, żeby ich bronić. Rozumiecie? Mam dość. O cię, fuck. Nil, snack as fuck. Luna? To jest... Kilku wrogów pojawiło się chwilę przed tym... Chwilę potem, jak weszłeś do środka. Nie chciałem tam wchodzić, więc użyłem tego kilofa, żeby ich zatrzymać. Niestety zepsuł się. W zasadzie... Cała broń tutaj jest w dość słabym stanie. Sądzę, że to zabronione, żeby mieć broń w tym miejscu. Dzięki temu łatwiej przewidzieć, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego. Wiedziałem, że to pułapka, ale nie spodziewałem się pojawienia wrogów. Tak czy siak, co było w środku? Znalazłaś coś użytecznego? Lina. Świetnie, Luna. Znam doskonałe miejsce, gdzie możemy jej użyć. O nie! Te dźwięki zmieniają się. Nie wiem tylko, czy w przypadku Nila to idzie w dobrą stronę. I właśnie jest wciąż coś, czego on nam nie powiedział. Świetnie. Myślę, że zadziała. Sądzę, że tak jak wcześniej lepiej będzie, jeżeli tylko jedno z nas zejdzie na dół. Jeśli coś się stanie w linie, nie będziemy w stanie wrócić. Moja kolej, nie? Tak będzie fair. Poczekaj tu na mnie. Nadchodzę. O! Co to jest? Tu jest tyle kluczy. No dobra, sprawdź zamek. Nie mogę otworzyć tej skrzyni. Nie mówcie, że tylko jeden z nich pasuje. Nie mam czasu, żeby sprawdzać wszystkie. Zwłaszcza teraz, gdy mam ograniczony czas. Nie mogę go tracić. Musi być jakiś sposób na to, żeby zorientować się, który to klucz. Co by tu zrobić? Tak, sprawdź skrzynię. Może jeśli ją obejrzę, znajdę coś, co mi pomoże. Albo i nie, to zwykła skrzynia. Przesuń ją? O, coś jest pod skrzynią. Wybacz, ale nie uda ci się ukryć przed Nilem Laftonem. Zobaczmy, co tu jest napisane. O! Wnesses. Zaraz. Sekundeczka. Trochę oszukam i zrobię sobie zdjęcie, bo tak boję się, że tego nie zapamiętam. I teraz powinno być prosto. Może to jakaś wskazówka? Ja jeszcze chcę jednej rzeczy spróbować. A, już jej nie kopnę. Ale od tego miejsca tak zgaduję. Wy? Północ? Tu 3 kroki. 1 na południe. 2 i 2. Jeśli dobrze podążam za instrukcjami, tu powinien być klucz. Może się mylę? Nie, nie może być. Jestem pewien, że to miejsce, w które wskazywała notatka. Ach, czy to możliwe? Muszę go wykopać. O! No i jest! To musi być odpowiedni klucz. Bardzo dobrze schowany. Cieszę się, że nie próbowałem innych. To byłaby strata czasu. Och cóż, czas otworzyć tajemniczą skrzynię. Świetnie. Kolejna notatka. Fioletowy kryształ ukrywa sekret. Sekret? Więc zamierzam dowiedzieć się, co to jest. Ten? To musi być fioletowy kryształ. Zobaczmy. To nie był kryształ, tylko przełącznik. Interesujące. Coś się musiało zmienić. Czas wracać do Luny. Się cieszy, ich sufit na głowę nie spadł. Luna, przepraszam, że to zajęło tyle czasu. Myślę, że udało mi się aktywować jakiś mechanizm, ale nie jestem pewna Nie jestem pewna. Cześć, jestem Nila. Wracając, ale nie jestem pewna Nie jestem pewien, do czego służył. Coś musiało się zmienić, to pewne. Rozejrzyjmy się. Wagonik? Powinniśmy go użyć? To kopalnia, więc to ma sens. Ale mam złe przeczucia. Szczerze mówiąc, wolałbym go nie używać. Będziemy poruszać się szybciej, jeżeli pójdziemy. Nie czujesz, żeby coś cię bolało? Idziemy tyle czasu. O, jesteś podróżniczką. Musiałaś przywyknąć. Gotowa? Do zabawy w Minecrafta. W górnika. Yes. Jedziemy. Boże, jakie to piękne. Oh shit. Czy to eksplozja? Oh. To było blisko. Ja nic nie mówię. Co jest do diabła? Poruszalibyśmy się szybciej piesze, nie żeby coś. Cholera! Ten budynek zawsze znajdzie sposób na to, żeby mnie zaskoczyć. Spodziewałem się czegoś niebezpiecznego, ale nie tego. Co za kreatywny sposób na witanie gości, nie? O-o. Luna? Luna, co jest? Jesteś ranna? Proszę, powiedz coś. Znaczy, zareaguj. Luna, słyszysz mnie? Nie martw się, jesteś bezpieczna. Eksplozje ci wystarczyły? Już nie ma powodów, żeby się bać. Spójrz na mnie, jestem tutaj. Nic złego ci się nie stanie. Luna, proszę posłuchaj. To pierwszy raz, kiedy widzę ją tak przerażoną. Jesteś pewna, że dasz radę stać? Ledwo mogę rozczytać jej pismo. Tak bardzo się trzęsie. Zobaczmy. Przepraszam, obawiam się eksplozji. Luna. Nie ma powodu, żeby przepraszać za coś takiego. Swoją drogą. Kto by się nie bał? Ja też się trzęsę. Jesteśmy oboje w okropnej sytuacji, ale dotarliśmy tak daleko i damy sobie radę razem. Co do tego mam pewność. Nieważne, w jakich kłopotach się znajdziemy, będziemy iść dalej, niezależnie od przeciwności, nawet jeśli tu będą eksplozje. Jeśli wpadniesz w kłopoty, będę u twojego boku, by ci pomóc. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Zawalczmy razem. O. Musi być jakiś powód, dla którego jest taka przerażona przez tę eksplozję. Ale to zły moment, by ją pytać. Wciąż jest w szoku. Na tę chwilę lepiej będzie, jeśli podniosę ją na duchu. Oj, oboje macie swoje sekrety. Dobra. Gdyby Apollo tutaj był, bylibyśmy w stanie to przesunąć bez żadnych problemów. Wciąż czuję się dziwnie z tym, że już go nie ma. Apollo. Ufał nam do samego końca. Niezależnie od konsekwencji. Nie zawiodę go. Może nie jestem tak silny jak on, ale wciąż jesteśmy coś w stanie zdziałać razem. Nie umknie. Kolejny wagonik. To jest do transportu materiałów. Luna wciąż jest przerażona. Może powinienem powiedzieć coś, dzięki czemu przestanie myśleć o tych eksplozjach. Wiesz, że podróżowałem po to, by rozwiązywać zagadki i stać się detektywem, prawda? Cóż, przez całe życie chwytałem się dość nudnych zadań. Na przykład, raz zostałem zatrudniony przez właściciela restauracji. Ktoś kradł jego ryby i chciał się zorientować, kto to będzie. Koniec końców znalazłem winnego. To był jego własny kot. Wściekł się na mnie, kiedy mu powiedziałem. Powiedział, że kot nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Powiedział nawet, że nie chce mi zapłacić. Cóż, mam nadzieję, że jego kochany kot wciąż kradnie mu jedzenie. Zasłużył na to. Co za świetna historia, taka żałosna. Oho, kto tam? Proszę, nie ruszajcie się. Nadchodzę. Hop! Doskonałe lądowanie. To takie ekscytujące. Więcej ludzi. Miło mi was poznać. Miło mi cię poznać. Odkąd usłyszałam wasze głosy, wiedziałam, że już nie jestem tu jedyna. Szczerze mówiąc, myślałam, że tu jest jakiś dziwny koleś, co gada do siebie. Ale cieszę się, że widzę dwójkę ludzi. Więcej, im więcej, tym lepiej. To takie dziwne, nie wiem co powiedzieć. Nie ma powodów, by być nieśmiałym. Nieśmiałym? Mam na myśli, jestem zaskoczony. Ja również. Naprawdę chciałam kogoś zobaczyć. Ale nie wyglądacie na zadowolonych z tego, że mnie widzicie. Nie jestem niebezpieczna, obiecuję. Och, skoro o tym mowa, to ja powinnam mieć więcej podejrzeń. Zanim zaczniemy, pozwól, że o coś cię zapytam. Pewnie. Dajesz. Czy chcesz naszych zegarków kieszonkowych? Dlaczego miałabym ich chcieć? Mam własny. Spójrz, oto on. Widzisz? Nie potrzebuję innego. Swoją drogą. Tak jest dużo ciekawiej. Czy to książka o języku migowym? Tak, zgadza się. Chwila, ta książka jest moja. Skąd ją masz? Uczysz się języka migowego? Niesamowite. Dlaczego cię to interesuje? Ponieważ Luna nie mówi i chciałem... Czekaj. Czy ty nie odpowiedziałaś na moje pytanie? Skąd wzięłaś tę książkę? Oddawaj. Co ty gadasz? Luna? Nie mówi? Czy to możliwe? Nazywasz się Luna Wine'l? Znasz Lunę? Nie, nie może być. Luna, to naprawdę ty? Pamiętasz mnie? Nazywam się Selene Ambrose. Czekaj. Czy Selene to nie była przyjaciółka Apollo, której on szukał? Żyłyśmy razem w tym samym sierocińcu. O cholera. Pamiętasz? Byłam dziewczyną, która kradła jedzenie i dzieliła się nim z tobą. Tyle czasu. Nie rozpoznałam cię. Teraz masz takie długie włosy i to tak ci pasuje. Twoja przyjaciółka z dzieciństwa? Tak, Luna była moją pierwszą przyjaciółką. Ale zniknęła krótko po tym, jak opuściłyśmy sierociniec i już nigdy więcej się nie widziałyśmy. Martwiłam się o ciebie. Nawet się nie pożegnałaś. Co się stało? Wszystko działo się tak szybko. Ale to już nie ma znaczenia, jeśli wszystko z tobą okej. Uciekłam z sierocińca krótko po tobie. Nudziłam się bez ciebie. Uciekłaś z sierocińca? Tak. Ciężko było żyć samemu na początku, ale przyzwyczaiłam się do tego. I do kradzieży rzeczy. Używałam ich w sierocińcu w końcu, prawda? Na początku kradłam tylko po to, żeby przetrwać. Na przykład jedzenie. Ale kawałek po kawałku zaczęłam kraść coraz bardziej wartościowe rzeczy, aż stałam się sławna i rozchwytywana przez policję. Jesteś złodziejką? I mówisz o tym z taką dumą? Ponieważ nigdy nikt mnie nie złapał. Ale nie jestem jedyną złodziejką. To tylko część mojej przeszłości. Teraz żyję uczciwie, obiecuję. Więc nie martw się, nie ukradnę waszych zegarków. Moją specjalnością jest kradzież, ale również skradanie się. Gdybym chciała waszych zegarków, nawet byście się nie zorientowali, że je zabrałam. Rozumiem. Jak się masz, Luna? Co robiłaś przez cały ten czas? Masz tyle mi do opowiedzenia. Ho? Nie musisz przepraszać. Jestem pewna, że miałaś swoje powody, żeby odejść. I nie musisz używać tego zeszytu. Znam język migowy, pamiętasz? Serio? Uczyłam się go, kiedy byłam mała, z tych samych powodów co ty. Dla Luny. Tak, Luna była moją jedyną przyjaciółką. Chciałam się z nią komunikować. Więc zawsze rozmawiałyśmy w języku migowym. Inne dzieci nas nie rozumiały. To było zabawne. Coś jak sekretny kod, które tylko my dwie rozumiałyśmy. Wydajecie się być dobrymi przyjaciółkami. O, widzisz? Więc jego imię to Nil Lafton. Detektyw? Powinniśmy zrywalizować o to, kto ma ciekawszą przeszłość. Złodziejka kontra detektyw, a to byłaby walka. Zastanawiam się, kto by wygrał. Chyba ją lubię. Wow, naprawdę? Rozumiem. Co mówi Luna? Mówi, że jesteś zachwycający. Luna to powiedziała? Serio? Nie, żartowałam. Nie graj ze mną w ten sposób. O. Czuję się dziwnie przez tę konwersację. Chciałbym rozumieć, co mówi Luna również. Selene Ambrose, przyjaciółka Luny. Sądzę, że nie może być złą osobą. Czekaj chwilę. Czy to możliwe? Tak jak Diana i Apollo? Selene? Muszę powiedzieć Lunie. O. Luna wydaje się szczęśliwa. Nie mogę jej tego powiedzieć teraz. Muszę przyznać, że dzięki Selene Luna wygląda na o wiele pogodniejszą. Jeszcze chwilę temu była przerażona. I co teraz mam zrobić? Luna powiedziała mi, że udało wam się dotrzeć tak daleko. Ja też dopiero co przybyłam do tego budynku. Dopiero co? Masz na myśli to, że jeszcze masz czas na ucieczkę? Dokładnie. Przybyłam chwilę przed wami. Ale to niemożliwe. Nie widzieliśmy innej osoby w budynkach poprzednich. Też o tym myślałam. Też was nie widziałam. Dziwne, nie? Może... każda odwiedza te budynki w innej kolejności. Dlatego minęliśmy się z innymi. Skoro jesteśmy w tej samej sytuacji, powinniśmy ruszać razem. Luna powiedziała, że jesteś bystry. We trójkę dużo łatwiej znajdziemy pociąg. Razem. Dobrze. Też myślę, że lepiej trzymać się wspólnie. Tak! I to jest decyzja. Jestem pewien, że coś ukrywa za tym uśmiechem. Ale na tę chwilę lepiej będzie trzymać się razem. Ojoj. Ja nic nie mówię, ale na ich miejscu sprawdziłabym, czy ona nie podmieniła zegarków. Coś by pójdzie nie tak. Oj, pójdzie. I dziwi mnie, że Nil nie zorientował się, że Apollo wspominał o przyjaciółce. To fioletowy misiu trzyma diament. Czy ja chcę go ciągnąć? Zostaw na razie. Aha. My tu mamy... tu jest mała dziura w ścianie. Wygląda na to, że można coś tu włożyć. Chyba mam pomysł. Są 4 dziury. Jak znam życie, musimy znaleźć 4 diamenty. Nil! Nie wiedziałam, że ty też lubisz kraść. To niecodzienne dla detektywa. Oczywiście, że nie. Po prostu to pożyczamy. Bez pytania o zgodę. Koniec końców powinniśmy coś tutaj zostawić, nie uważasz? Nikt nie lubi, kiedy zabiera mu się rzeczy. Wiem, o czym mówię. Jakaś wskazówka. Oh shit. Oh shit. Tego to ja się nie spodziewałam. Czy my tu mamy coś na zamiankę? I don't think so. Dobra. No. O nie, to jest... nie ruszajcie się. Co? Czemu? Tu jest pułapka. Jeśli tam wejdziecie, to będzie koniec. Skąd masz wiedzieć? Nie rozumiesz mnie. Policja często zastawia na mnie takie urocze pułapki. W porównaniu z tym, przez co ja musiałam przejść, to jest nic. Więc co robimy? Chodźcie za mną, skupcie się. Oj. Ty jaja robisz. A to właściwa droga. Chcecie, żebym powtórzyła? Tak! Raz, dwa... Teraz. Zrobiłaś to! Wiedziałam, że dla kogoś takiego jak Luna to będzie proste, ale trochę wątpiłam w ciebie. Dzięki za to, że we mnie wierzysz. Tak czy siak, zobaczymy, czy jesteś gotowi wrócić z powrotem. Serio? Okej. To mamy loterenkę. Luna! Dziwnie jest widzieć, jak mówisz do kogoś z tym uśmiechem. Zwykle jesteś przestraszona, kiedy z kimś rozmawiasz. Normalnie byłaś w stanie rozmawiać tylko ze mną. Czy Spotkałaś jakichś przyjaciół przez te wszystkie lata? Oczywiście pomijając Nila. Cokolwiek się działo, jestem szczęśliwa. O, gotowi do powrotu? Chyba tak. Chodźmy. Za mną. I jesteśmy. Pora poszukać pociągu. Zamknięte. Sprawdźmy drugą stronę. Nic nie widzimy, jest tu ciemno. Ale to nie powinien być problem, skoro mamy latarnię. Sprawdźmy. O! Dzień dobry. Kolejna zagadka. Dobra. Co by tu zrobić? Dobra. Próbowałam, ok? Plan był dobry. Dobra, ale potrzebujemy jakiejś kolejności. Nie uważacie, że ten budynek jest lepszy niż inne? Jest dla mnie tak samo okropny, albo nawet gorszy. Serio? Nie zorientowałeś się, jaka tutaj rozgrywa się gra? A, nie zorientowałeś się, że tutaj są te diamenty? Diamenty! Chciałabym je zabrać, kiedy będziemy wracać do naszego świata. Próbowałam wyciągnąć je ze ścian, ale to niemożliwe. Rozumiem, więc lubisz pieniądze. Dawno nie widziałem czegoś tak niewygodnego. Nawet w tanich motelach. Wyglądają dość wygodnie. Na pewno lepsze to niż spanie na podłodze. Sypiasz na podłodze? Dzięki rzeczom, które ukradłam, mam pieniądze, żeby zostać w motelach czasami. Ale nic na to nie poradzę. Kilka razy spałam na ulicy. Musimy pomyśleć o tym, jak się tam dostać. Piramidka czy coś? Nie? Zaraz. Rozejrzyjmy się po kopalni. Powinniśmy wszystko sprawdzić. Każde pudełko może być użyteczne. Dlaczego nie spotkaliśmy się w jakimś przyjemniejszym miejscu? Na początek sierociniec, teraz to. Chciałabym wylądować sobą gdzieś, gdzie jest pięknie. Proszę, nie ignoruj mnie. Dopiero co powiedziałem coś ważnego. No dobra, panie geniusz. Luna, te misie są okropne. Wyglądają jak te, które miałyśmy w sierocińcu. Pamiętasz? Nie podchodziłyśmy do nich bliżej, bo się ich bałyśmy. Nie obwiniam was, są niepokojące. Chodźmy dalej. Dobra. O! To jest... Ej, serio? Dobra, to zmienia postać rzeczy. No i bajka. No i teraz to jest. Tak się robi. Dobra. Lewo, górę. Przeciwne. O! No i... To zmienia postać rzeczy. I teraz nagle coś tu się błyszczy. Mamy zielony klucz. To dziwne. Tego klucza tu nie było wcześniej. Skąd się wziął? Może... po prostu go nie zauważyliśmy. Nie, jestem pewien, że go tu nie było. To ważne, że znaleźliśmy klucz. spróbujmy, gdzie może pasować. Ja też się martwię, Nil. Ja też się martwię. O, widziałeś ładne miejsce. Tu są książki. Te książki są pomieszane, ale wszystkie mówią o jednym temacie. Może to ma jakieś znaczenie. Zobaczymy. Ej, czy to... O! I tu mamy diament. Swoją drogą książki były o kwiatach i misiach. To jest taka delikatna wskazówka. I teraz... możemy dać mu kwiatuszek. Pięknie. W jakiej one kolejności wiszą? Czerwień, fiolet, błękit, zieleń. Bardzo przyjemna zagadka. To było subtelne. Cholera! Kolejna zagadka. Nie lubisz takich rzeczy? Myślałam, że jesteś detektywem. Lubię zagadki, ale nie w tej sytuacji. Nie chcę tracić czasu. Więc dlaczego nie wpiszemy jakiegoś randomowego numeru? 5237? To dość specyficzny numer. Dobra, nieważne. Otwarcie tych drzwi nie będzie takie trudne. Czekajcie, możecie sobie porozmawiać. Nie widziałyście się z Luną od lat, nie? Dobry pomysł. Naprawdę chcę porozmawiać z Luną. To się powinno okazać, że to naprawdę otworzy te drzwi. Tak się cieszę, że cię widzę. Wciąż nie mogę uwierzyć. Swoją drogą... ja też chciałabym się spotkać w jakimś innym miejscu. Mam tyle rzeczy do opowiedzenia. Nie wiem, od czego zacząć. Może wybierz temat. Dobra, Selene. Cieszę się, że wciąż nie pamiętasz. Mam wrażenie, że nie widziałyśmy się wieki. Kiedy opuściłam sierociniec... Kiedy opuściłaś sierociniec, czułam się naprawdę samotna, więc też zdecydowałam się uciec. Ciężko było przetrwać w tak małym mieście, więc zdecydowałam się udać do Ravenwall. Tak jak już ci powiedziałam, stałam się sławną złodziejką. Na początku byłam po prostu kieszonkowcem, ale koniec końców zaczęłam kraść bardziej wartościowe rzeczy od bogatych ludzi. Takie jak biżuteria. Policja nazwała mnie... Różą. Możesz uwierzyć? Wolałabym jakieś bardziej urocze przezwisko. To było dziwne. Cóż, może trochę... Ale to, co kradłam, dzieliłam między ludzi z podobną sytuacją do mojej. Damski Robin Hood? Bez mojej pomocy... zagłudziliby się. Na przykład w Ravenwall poznałam przyjaciela, który żył na ulicy. To był ktoś, kto też nie zasłużył na to, by być w takiej sytuacji, więc dałam mu trochę pieniędzy. Ale zawsze wydawał wszystko na jedzenie dla kotów. O mój Boże. Tak czy siak, koniec końców zorientowałam się, że to, co robię, nie jest właściwe. Nawet jeśli dzieliłam pieniądze po to, żeby pomagać innym. Ale bywał... No dobra, znalazła bardziej uczciwe sposoby na zarabianie. Dobra, o Lunie. Luna. Dlaczego uciekłaś z sierocińca bez powiedzenia mi choćby słowa? Tak się martwiłam. Kobiety ze sierocińca powiedziały mi, że zostałaś adoptowana, ale nigdy w to nie uwierzyłam. Nie powinno być ci przykro. Ale gdybyś wspomniała, że planujesz uciec, poszłabym z tobą. Co robiłaś przez cały ten czas? Mam wrażenie, że miałaś chyba tylko 9 lat, kiedy odeszłaś. O. Mam nadzieję, że nie skończyłaś tak jak ja, żyjąc na ulicy, a to ciężkie. O, zostałaś podróżniczką, to wspaniale! Kiedy uciekniemy z tego miejsca, na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Pytanie, czego szuka Luna? Dobra, o Nilu. Gdzie spotkałaś Nila? W pociągu? Więc znacie się mniej niż dzień? A miałam wrażenie, że jesteście ze sobą dużo dłużej. W zasadzie nie wiem, jak to jest, kiedy dwoje ludzi utyka razem. Ja przybyłam tu sama. Swoją drogą, tak teraz pomyślałam. Czy Apollo nie utknął tutaj, bo szukał Selene? Coś mi nie gra w tym, co ona mówi. Z jakiego powodu musieliśmy się tutaj skończyć? Chciałabym wiedzieć. Och, Nil chce zostać detektywem, prawda? Może on zna odpowiedź. Coś tu nie gra. Sierociniec. Żyliśmy w sierocińcu w małym miasteczku Stamford. Zawsze razem. To nie było złe miejsce, ale czasami głodowałyśmy. Musieli zająć się tak wieloma dziećmi. Dlatego kradłam jedzenie z zewnątrz, by dzielić się z innymi. Przez jakiś czas byłyśmy same, ale to wspomnienie... O. Byłyśmy razem tylko przez jakiś czas, ale te wspomnienia są dla mnie ważne. Zawsze chciałam spotkać cię ponownie. Wciąż nie wierzę, że z tobą rozmawiam. No dobra. Minay Express. Ekspres Północ łączy dwa ważne miasta, Ravenwall i Bluebell. Urodziłam się w Stamford, w małym miasteczku, tak jak ty. Kiedy uciekłam z sierocińca, skończyłam żyjąc w Ravenwall. Siadłam do tego pociągu, bo chciałam zacząć od nowa. Okej, chciała zacząć nowe życie i podjąć pracę w Bluebell. No ale skończyła tutaj. Pociąg musi być przeklęty czy coś, nie? Ciekawe, bo oni są połączeni jakoś. Jeszcze Nila w to nie wpasowałam, ale... Chciałabym poznać prawdę o tym pociągu, ale może lepiej będzie skupić się na ucieczce. Koniec końców cieszę się, że podróżuję razem z tobą. Hej, udało mi się otworzyć drzwi. Serio? Wspaniale. Jaka była odpowiedź? 1, 2, 3, 7. Serio? Co za przypadek? To te numery, o których ci mówiłam. Nie miałam pojęcia. Następnym razem musisz mnie posłuchać. Może to ja będę rozwiązywać zagadki. Oj, ja nie wierzę tu w przypadki.